Stanisław Lem zaczął współpracę z Tygodnikiem Powszechnym jako zupełnie młody, początkujący pisarz w latach 40. Potem była dłuższa przerwa, a przez ostatnie kilkanaście lat życia był stałym współpracownikiem, felietonistą, dostarczał nam rozmaite, znakomite artykuły. Ale raz spotkała nas szczególna niespodzianka, to było w 2004 roku, kiedy zupełnie niespodziewanie dostaliśmy do druku jego nieznane opowiadanie. Okazało się, że to opowiadanie w dodatku istnieje tylko w wersji niemieckiej, ponieważ ukazało się w 1976 roku w Niemczech. Oryginał zaginął i to, co wydrukowaliśmy, to był przekład dokonany z niemieckiego przez syna autora, Tomasza Lema. To opowiadanie Pan F. jest tekstem dość niezwykłym. Nie przypadkiem ten inicjał kojarzy się z Faustem Goethego, bo to jest historia współczesnego Fausta. Jest to zarazem opowiadanie o pisaniu opowiadania. Bardzo polecam w Tygodniku Powszechnym z ilustracjami Andrzeja Dudzińskiego.